Siema, siema. Południe. Posprzątane u gołąbków tutaj. Posprzątałem pięknie. Wszystko zdezynfekowane. Dziś na sucho. Wszystkie parki już mają podwójne jajka. A te dwie parki tam, co jeszcze nie siedzi. I czarny samiec. Mają pojedyncze jajka, ale dzisiaj pojedyncze po jednym jajku, ale już dzisiaj powinny być. Dzisiaj już powinno być drugie jajko. Także komplet jajeczek będzie najprawdopodobniej dziś do wieczora. No i co mogę powiedzieć? Posprzątałem, bo już mnie denerwował ten syf tutaj w tym gołębniku. Jak to widzicie u mnie po filmikach, u mnie musi być czysto. No i teraz nie będę im sprzątał, dopóki się młode nie wylęgną. Będą młode, będziemy sprzątać, czyli za około 2 tygodnie dopiero. No liczę, że teraz więcej przesiadują na wojlerach samce lub samice, zależy jak się zmieniają. Przesiadują więcej na wojlerach, więc myślę, że będą mniej brudzić w gołębniku. Wojlerkę to sobie wyciągnę. Tutaj sobie wyciągnę, mam taką tą czarną matę rozłożoną, wyciągnę, wyczyszczę i posypię piaskiem z powrotem i już. O, tam samiczka właśnie idzie na jajko. No mówię, dzisiaj powinna znieść. Jedna żółta i druga żółta. No właśnie ta parka ma dopiero jedno jajko, ale dzisiaj powinno być drugie. Tak to wszystko ładnie siedzi. Tamta ostatnia para po lewo, saksońskie już otwarte. Dzisiaj cały dzień, znaczy czy cały, no pół dnia od rana otworzyłem ich. Jest chyba godzina koło po 11 chyba. Więc otworzyłem ich. Samiec się uspokoił jak na razie. Oby tak dalej. Więc tu jest ok. No i tu przedział obok, dezynfekcja, tam już piasek i wszystko, karmnik na górze, tu już wszystko czeka, cały przedział czeka już na młode. Pawie, które były w tym przedziale, mi się sparzyły, więc poszły na inny gołębnik. Para wywrotków, żółty samiec i ta czerwona samica siedzą w klatce razem, bo niby się chciały parzyć, ale jak ich puściłem tutaj do tych wszystkich wywrotków, to samica szła mi do tamtego czarnego samca. Tam, co siedzi właśnie na jajeczkach, do tamtego czarnego samca i dlatego ich przymknąłem oddzielnie. Co tu więcej mówić? No nie ma bardzo co nagrywać. Teraz nuda, gołąbki na jajeczkach. Nic się nie dzieje, u nas deszcz pada. Wczoraj było ładnie, dzisiaj znowu deszcz. Nalało wszędzie wody, mogę wam nawet pokazać. Wszędzie woda. Ciągle pada, nie widać chyba na wodzie, ale ciągle pada. Tam też jest woda, wszystko mokre. Także, o tutaj samiczka. Także no, jest jak jest. Gołąbki zdrowe, bo tutaj jak sprzątałem, kubki bardzo fajne. Kał może mógłby być trochę ciemniejszy, bardziej czarny, ale ogólnie wszystko jest zdrowe. Bardzo fajne te sztywne kubki, żaden gołąbek nie polewa. Także zdrowie dopisuje. Zdrowie dopisuje. Zresztą no widać, żadna samiczka nie padła na nogi, jak to widzę u większości się zdarza teraz. Znaczy może nie u większości, ale u wielu hodowców są problemy z nogami po zniesieniu jajek. U mnie na szczęście już trzeci sezon. Nie ma takiego problemu. Kiedyś miałem problem z widynką żółtą. Teraz wiadomo jak to z wapnem, tyle co grit mają i jakieś tam drobne wapno w proszku na karmę, ale podaję także wapno do wody, to znaczy wapno, tabletki te do rozpuszczenia dla ludzi podaję do wody, więc jest wszystko ok. Także tak to się wszystko ma, czyściutko, wszystko ładnie na jajeczkach siedzi. Muszę się też pochwalić, nie miałem niestety asystentki, bo żona nie miała czasu, żeby nagrać. W sumie przy sprzątaniu tylko dwie samiczki zeszły mi z jajek. Ta tutaj prosto, co siedzi, parka, o ta, mi tylko zeszła z jajek przy sprzątaniu. I zeszła mi przy sprzątaniu tylko ta żółta samica z tym czarnym samcem. Reszta, wszystkie ładnie siedziały na jajeczkach, mimo że miski przestawiałem, bo musiałem wysprzątać tam pod tym rusztem, bo już też był Saigon.
to gołąbki, znaczy samiczki akurat wtedy pięknie siedziały na jajeczkach, więc myślę, że będą no, do tych samiczek rocznych, a raczej już dwuletnich. No to nie mam ten, bo wiedziałem, że one są dobre mamki i wiedziałem, że po prostu one z jajek nie zejdą, ale te młode, no to tylko te dwie młode zeszły, reszta młodzieży pięknie siedziała. Więc no szkoda właśnie, że żona nie mogła nagrać, bo byśmy zademonstrowali. No ale mówię, fajnie, fajnie. Oby tak dalej było, to myślę, że sezon może być udany. No zobaczymy. Obrączki kupione. Paręnaście obrączek kupiłem. Dużo młodych nie będziemy chować, jak to już mówiłem chyba w którymś filmiku. Będziemy chować pod jakość, nie pod ilość, więc myślę, że po 4-5 sztuk z każdej pary więcej nie ma sensu. Także tak. Tak to się ma. No dobra, co tu wam więcej mówić. Karma zasypana do pełna, bo wiadomo, podmieniają się samiczki z samcami na jajkach. Żeby nie karmić, chodzić oddzielnie tych i tych, to po prostu mają teraz do bólu zasypane i jedzą. Tak zawsze robię w sezonie lęgowym. No i tak zawsze będę robił, tak myślę. Tak. Do wody dzisiaj jod i żelazo. No bo podaję raz w tygodniu. Zawsze w sobotę mają jod i żelazo. Karma czysta. Dobra. Dzięki za subskrypcję. Dzięki za lajki. Wielkie dzięki za komentarze. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć!